Cześć, witajcie w kolejnym filmie o TMTBXC.pl. Ja się nazywam Tomek i zapraszam Was na kolejny odcinek programu cyklicznego. Dziś w większości powiemy sobie o sprzęcie, ale będzie też troszeczkę o sporcie. Zaczynamy od tego, że Szymon Godziek zmienił dostawcę sprzętu. Jego głównym partnerem, jeśli chodzi o rowery, będzie teraz firma NS Bikes. No i rowerem teraz, na którym będzie głównie jeździł, będzie FUS. FUS. Przez 2Z na końcu, można to chyba też Fuse wymówić. No w każdym razie pozwala to dosyć optymistycznie patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o Szymona i jego starty we freeridzie, czy na przykład w imprezie chyba tutaj docelowej, czyli Red Bull Rampage, no bo przy poprzednim dostawcy to już tak za bardzo tam nie miał co zrobić i ciężko mu było tam ewidentnie startować, dlatego no teraz wydaje mi się, że we wrześniu, bo chyba Rampage jest we wrześniu, będziemy mogli w Utah znowu zobaczyć Szymona. Kolejny news, także sprzętowy. Wczoraj już o tym pisaliśmy na naszej stronie i na pewno w jednym z komentarzy damy link do artykułu. Firma SRAM wprowadza nowy standard, czy też nowe rozwiązanie. Chodzi o SRAM DAB. To jest rozwiązanie, które ma powodować to, że będziemy mogli do różnych rodzajów RAM z różnymi mocowaniami korby wsadzać jedną i tą samą korbę. I żeby wszystko było tutaj zuniwersalizowane, przygotowano ujednolicony standard osi korby, opracowano także wkłady supportu, które będą pasowały do tej osi korby. I tutaj właśnie więcej o tym będziecie mogli przeczytać w artykule, który Wam wrzucę w jednym z komentarzy. Trzeci news moim zdaniem jest chyba tutaj najciekawszy. Joaquim Rodriguez, czyli Purito oraz Jose Hermida zdecydowali się startować ponownie w Cape Epic, ale tym razem nie będą startowali w Mastersach, tylko będą jechać razem z elitą. No i to jest ciekawe wyzwanie, zobaczymy jakim pójdzie. No a jednocześnie myślę, że to jest taki dobry sygnał, dobry wyznacznik dla niektórych Mastersów na całym świecie i też w Polsce, że no panowie, macie moc i ścigajcie się z elitą. Tam nie musicie w tych Mastersach się ścigać. To nikt od Was nie oczekuje, że będziecie wygrywali wyścig za wyścigiem. Macie swoje lata świetności już za sobą, a chcemy Was oglądać po prostu w fajnej sportowej rywalizacji z elitą. No i to by było dzisiaj na tyle. Mamy za sobą 3 newsy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w piątek. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.